Michał Adamski, dzień dobry. Zapraszam Państwa na piątkowe główne wydanie zbliżeń. Oto nasze tematy dnia. Od jutra kolejne zmiany związane z łagodzeniem obostrzeń. Od 16 czerwca będą możliwe loty. Ten rynek się diametralnie zmieni. S10 wpisana do wykazu prac legislacyjnych rządu. To oznacza, że szybciej pojedziemy tą drogą. To oznacza, że mamy w pełni zapewnione środki budżetowe. Gorąco i burzowo. Uwaga na pogodę. Były to pompowania z zalanych piwnic, garażów oraz zalanych ulic. Tego typu burze mogą się tak naprawdę tworzyć w każdym miejscu, o każdej porze. Są dwa nowe przypadki zakażenia koronawirusem w regionie. W całej Polsce 376. Ministerstwo Zdrowia poinformowało też o 7 osobach, które zmarły w kraju. Większość z nich miała choroby współistniejące. Dwie kolejne osoby zakażone koronawirusem w regionie to mieszkanka Grudziądza i mieszkaniec powiatu chełmińskiego. Tym samym liczba zdiagnozowanych przypadków zakażeń zwiększyła się do 610. Zmarło 47 chorych, a wyzdrowiało 513 osób. W kraju przybyło dzisiaj 376 nowych zachorowań na COVID-19. Łącznie w kraju wirusem zakaziło się 28 577 osób, a 1222 zmarły. Wyzdrowiało 13 805 osób. Od soboty granice Polski z państwami Unii Europejskiej zostaną otwarte. Od 16 czerwca będą też możliwe loty międzynarodowe. To kolejny etap znoszenia obostrzeń i odmrażania gospodarki. Na lotnisko w Bydgoszczy samoloty wrócą prawdopodobnie w lipcu. Port lotniczy czeka na decyzję przewoźników. Tymczasem branża lotnicza apeluje do premiera, by znieść limit pasażerów na pokładzie. Obowiązujące przepisy mówią, że zajętych może być tylko połowa miejsc, a to może przełożyć się na cenę biletu oraz zainteresowanie lotami. To dobre informacje dla tych, którzy z powodu koronawirusa musieli przełożyć zaplanowany urlop czy wyjazd zagraniczny. Od soboty Polska otwiera granice dla krajów Unii Europejskiej. A co za tym idzie, powrócą loty międzynarodowe. 16 czerwca będą możliwe loty, choć wiadomo, że tutaj przewoźnicy muszą dostosować się, będą potrzebowali pewnie tydzień, dwa czy trzy na przygotowanie siatki połączeń. Polacy po powrocie do kraju nie będą musieli odbywać obowiązkowej kwarantanny. Również obywatele Unii Europejskiej będą mogli bez przeszkód wjeżdżać do Polski. Na bydgoskim lotnisku ruch powróci najprawdopodobniej dopiero w lipcu. Port lotniczy czeka na decyzję przewoźników. Ci wystosowali list do premiera Mateusza Morawieckiego. Apelują o zniesienie limitu miejsc. Podczas lotu co drugi fotel powinien być pusty, a to może przełożyć się na wzrost cen. Ten rynek się diametralnie zmieni. Po pierwsze, będzie to usługa bardziej premium niż masowa turystyka z racji dostępności i też niestety podrożeją ceny. Już bilety są poza inflacją wyższe dlatego, że pamiętajmy, że ci, co nie polecieli powiedzmy na wiosnę, w pierwszej kolejności dostali propozycję zmiany terminu na jesień. W ramach luzowania obostrzeń otwierane są kolejne obiekty sportowe. Samorządy z początkiem czerwca udostępniły dla mieszkańców Orliki. Chętnych nie brakuje. Na pewno będę korzystał i na pewno wielu moich znajomych także. No, można powiedzieć, że wszystko powoli wraca do życia. Od soboty Orliki w Toruniu otwarte będą także w weekendy. W tygodniu czasami zdarza się problem, że dla kogoś może nie wystarczyć miejsca ze względu na rezerwację. Dlatego ta sobota i niedziela myślę, że powinna ucieszyć wielu amatorów aktywności fizycznej. Tak jak w branży lotniczej czy gastronomicznej i tutaj obowiązują nowe zasady. Najważniejsze jest bezpieczeństwo sanitarne, dezynfekcja rąk przed wejściem na obiekt oraz posiadanie własnego sprzętu. To tylko część zasad. Na Orlik może wejść grupa 15 osobowa plus ewentualnie trener bądź instruktor. Zajęcia trwają 45 minut, po 45 minutach następuje 15-minutowa przerwa po to, żeby zdezynfekować boisko. Informacje na temat godzin otwarcia i zasad korzystania z obiektów dostępne są na stronach samorządów. TVP3 Bydgoszcz, Katarzyna Ormanowska. Pandemia zmieniła rynek pracy. Do Państwowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy wpływają skargi pracowników dotyczące niewypłacania wynagrodzeń. Najczęściej wynikają z trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się pracodawcy. Są jednak branże, które radzą sobie bez większych kłopotów. Najlepiej pod tym względem wypada branża spożywcza. Maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji i praca zmianowa. W zakładach pracy obowiązuje reżim sanitarny, zwłaszcza tam, gdzie produkuje się żywność. Tu ważne jest nie tylko zdrowie pracownika, ale także konsumenta.
odizolowaliśmy się bardzo od świata zewnętrznego poprzez zamknięcie budynku administracyjno-biurowego, poprzez dodatkowe restrykcje wprowadzone dla wszystkich dostawców. Branża mięsna nie zanotowała spadku produkcji. Zakład w Niewieścinie nie musiał wprowadzać postojów czy ograniczać wynagrodzeń pracownikom. W wielu innych branżach sytuacja jest jednak inna. Pracodawcy mają kłopoty finansowe. Od marca wzrasta bezrobocie. W Bydgoszczy bez pracy pozostaje teraz ponad 5200 osób. Do Państwowej Inspekcji Pracy zgłaszają się osoby, którym pracodawcy nie wypłacili wynagrodzenia. Są sytuacje, że nie płacą w ogóle, a są sytuacje, że płacą mniej, tak? Czyli część tego wynagrodzenia, mówiąc, że jest po prostu sytuacja taka, jaka jest, jest problem, nie ma pieniędzy na pełne wynagrodzenie. Państwowa Inspekcja Pracy może wyegzekwować te należności, nałożyć grzywnę, jednak najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy do Sądu Pracy. Pracodawca nie może też zmusić pracownika do wzięcia bezpłatnego urlopu. Urlop bezpłatny jest udzielany tylko i wyłącznie na pisemny wniosek pracownika, więc jeżeli pracownik nie podpisze takiego urlopu, jeżeli on nie chce, to pracodawca go od siebie udzielić nie może. Pracodawcy, którym spadły obroty, mogą obniżyć pracownikowi wynagrodzenie w przypadku wstrzymania działalności nawet do 50%, ale nie mniej niż pensja minimalna. Aby wesprzeć rynek pracy, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymały dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników. Regionalne firmy otrzymały na ten cel prawie 351 milionów złotych. Pieniądze trafiły do ponad 80 700 pracowników. Jeszcze do końca czerwca można składać wnioski o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS. Do tej daty także powinni złożyć dokumenty rozliczeniowe za miesiące od marca do maja bieżącego roku, chyba że są zwolnieni z obowiązku ich składania. Zwolnienie ze składek ZUS jest to jedna z form pomocy w ramach tarczy antykryzysowej realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ze zwolnienia z płacenia składek ZUS skorzystało w regionie już 83 200 firm na łączną kwotę ponad 358 milionów złotych. Bydgoszcz, Krystyna Rymaszewska. Podsumowanie pomocy dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej znajdą Państwo w portalu TVP3 Bydgoszcz. O szczegółach opowie teraz Jarosław Dąbrowski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, a to dlatego, że dzisiaj na konferencji prasowej minister pracy, polityki społecznej i rodziny Marlena Maląg poinformowała o 2 miesiącach właśnie wykorzystania tarczy antykryzysowej i tylko na wynagrodzenia dla pracowników, na utrzymanie, ochronę miejsc pracy rząd przekazał 80 miliardów złotych. To około 5 milionów miejsc pracy utrzymanych w całej Polsce, ale Państwa pewnie interesują najbardziej informacje dotyczące Kujaw i Pomorza. Same mikropożyczki, czyli możliwość uzyskania 5 tysięcy złotych na utrzymanie działalności gospodarczej jednoosobowej, to 66,5 tysiąca wniosków w naszym regionie. Teraz przeskakują Państwo właśnie z Twittera ministerstwa dane dotyczące naszego regionu. 70 tysięcy świadczeń postojowych na kwotę 137 milionów złotych, to też ważne, i 12,5 tysiąca firm skorzystało z dofinansowania w ramach tarczy. Te wszystkie kwoty na spokojnie można przeczytać na naszym portalu www.bydgoszcz.tvp.pl i tam też w zakładce poświęconej tarczy antykryzysowej cały czas zgromadzimy informacje, gdzie i jak jeszcze można się starać o świadczenia postojowe, jakie wnioski wypełnić, o mikropożyczki i inne możliwości wykorzystania mechanizmów tarczy antykryzysowej 1, 2, 3, 4, 0. Ale na naszym portalu także informacja, jakby kontynuacja tego, o czym mówił prezydent Andrzej Duda we wtorek w Solcu Kujawskim, czyli o tym, by zbudować trasę S10 między Bydgoszczą i Toruniem. 3 lata wcześniej niż planowano pierwotnie. To oczywiście kluczowa trasa w naszym regionie, trasa ekspresowa, na której często dochodzi do wypadków i o którą zabiega od wielu lat wielu polityków z naszego regionu. I we wtorek mówił o tym Andrzej Duda, a wczoraj i dzisiaj Łukasz Schreiber poinformował o tym, że do prac legislacyjnych rządu, jeśli chodzi o program budowy dróg na lata 2014-2023, właśnie droga S10 przebiegająca między Bydgoszczą a Toruniem będzie wpisana, a o szczegółach właśnie minister w tej chwili dla Państwa szczegóły. To oznacza przyspieszenie w porównaniu do PPP prac nad tą budową i skrócenie terminów, myślę, że o około 2 lata. To oznacza, że szybciej pojedziemy tą drogą. To oznacza, że mamy w pełni zapewnione środki budżetowe na wykonanie tej inwestycji. I cieszę się, że mogłem także brać udział przy tych ustaleniach, że mamy wpis dokonany do wykazu prac legislacyjnych rządu, że
za chwilę, mam nadzieję, przyjmujemy to obiegiem przez Radę Ministrów, tą niezwykle ważną uchwałę i że ona już się stanie po prostu faktem. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń. Co jeszcze w programie? Coraz więcej propozycji na kujawsko-pomorskim e-bazarku. Poszukiwani złodzieje sprzętu komputerowego ze szkoły w Słębowie. Spór w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bydgoszczy. Zdaniem jej przewodniczącego Jarosława Wenderlicha, członkowie komisji zbyt pochopnie zaopiniowali wykonanie budżetu miasta. Radni rządzącej koalicji przekonują, że głosowanie odbyło się zgodnie z planem. Komisja Rewizyjna Rady Miasta pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu miasta Bydgoszczy za 2019 rok i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium prezydentowi. W poniedziałek uchwała trafi do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a następnie pod głosowanie Rady Miasta. Pod uchwałą nie podpisał się przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jarosław Wenderlich. Doszło do upadku idei samorządności, samorządu terytorialnego na wskazanym posiedzeniu, gdzie przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, radny Jakub Mikołajczak, wystąpił z wnioskiem o zmianę porządku obrad posiedzenia komisji, zawnioskował o rozszerzenie porządku obrad o kwestię absolutorium, czyli najważniejszego dokumentu, którym zajmuje się Komisja Rewizyjna. Według Jarosława Wenderlicha uchwała została podjęta zbyt szybko i pochopnie, bez szczegółowego zbadania przetargów i zamówień publicznych. Na złożenie wniosku o udzielenie absolutorium komisja pierwotnie miała czas do 15 czerwca. Z powodu pandemii koronawirusa termin ten mógł zostać wydłużony do 15 sierpnia, ale komisja postanowiła działać zgodnie z pierwotnym planem. Z zarzutami nie zgadza się przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej Jakub Mikołajczak, według którego wszystko odbyło się zgodnie z planem. Na temat uchwały absolutoryjnej rozmawialiśmy na poprzednim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, gdzie wstępnie został zaproponowany termin 8 czerwca. Przewodniczący Wenderlich o tym wiedział. Sam proponował, to by tylko kwestię uzgodnienia. Na dzisiejszej komisji był zarówno skarbnik, jak był biegły rewident, więc wszyscy te pytania mogli zadawać. Działania skomentował podczas konferencji prasowej były przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Rega. Nad wnioskiem absolutoryjnym często były dyskusje, były spory. Oczywiście głosowanie było też bardzo różne, ale nigdy w taki ekspresowy sposób. Zachodzi pytanie, co radni Platformy chcą ukryć, albo najzwyczajniej w świecie nie chcą pracować w wakacje. Głosowanie o udzielenie absolutorium prezydentowi Bydgoszczy odbędzie się prawdopodobnie podczas sesji 24 czerwca. Coraz więcej ofert na internetowym bazarku. Można tam kupić produkty rolników z regionu w bezpośredniej sprzedaży. Ośrodek Doradztwa Rolniczego zachęca do zaglądania na tzw. e-bazarek. Dzięki temu można kupić żywność wprost z gospodarstwa i bez pośredników. Anna Gus produkcją serów interesuje się od kilku lat. Najpierw sama szukała przepisów, w końcu trafiła do Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Brała udział w kursach serowarskich. Tam to się nauczyliśmy bardzo dużo, jeśli chodzi o sery. To już cały mój świat dotychczasowy i tak by został obrócony do góry nogami. Tyle rzeczy się nauczyłam, dowiedziałam się, co było złe, co było dobre, ile jeszcze rzeczy muszę się nauczyć. Szukając nowych rynków zbytu, postawiła na handel wprost z gospodarstwa. Tak jak inni producenci, korzysta też z tak zwanego e-bazarku. To inicjatywa ośrodków doradztwa i Ministerstwa Rolnictwa. Na stronie internetowej gospodarze umieszczają ogłoszenia. Towar można zobaczyć, wybrać i zamówić. Spotykają się producenci i konsumenci z wyeliminowaniem pośredników. Zachęcam w szczególności konsumentów do odwiedzania naszej strony. Żywność nasza jest najlepsza, a bezpośrednio od rolnika doskonała i po odpowiedniej cenie. Skrócenie drogi między producentem i konsumentem ma przynieść zysk zarówno jednej, jak i drugiej stronie. Dzisiaj wielu rolników skarży się na nieopłacalność produkcji i niskie ceny w skupach. Dostajemy trochę małą cenę, a gdy pójdziemy do marketu czy do sklepu po jagnięcinę, to są ceny takie, że ludzi na przykład, na nas hodowców, to aż przeraża, nie? Kto tutaj zarabia. Aby unikać takich sytuacji, Ministerstwo Rolnictwa zachęca do bezpośrednich kontaktów klient-producent. Temu ma służyć właśnie e-bazarek. W przyszłości podobnych inicjatyw ma być więcej.
będziemy ogłaszali już wkrótce taki nabór projektów, w ramach których rolnicy będą mogli się organizować w całej Polsce, gdzie będzie można dostać w zryczałtowanej, uproszczonej formie i samochody takie do przewożenia, i ta platforma internetowa, czy te aplikacje, po to, żeby technologicznie również wyposażyć tych rolników, żeby mogli w sprawny sposób konsumentom dostarczać. Internetowa sprzedaż szczególnie mocno rozwinęła się podczas izolacji w czasie pandemii. Uznanie zdobył również e-bazarek, który działa w całej Polsce. W ostatnich tygodniach umieszczono tam około 5000 różnorodnych towarów. Mają w tym pomagać właśnie przepisy o sprzedaży wprost z gospodarstwa, czy też możliwość tworzenia małych ubojni. Oferty można umieszczać właśnie na e-bazarku. Joanna Sikora, TVP3 Bydgoszcz. Zmieniamy temat. Policja szuka sprawcy kradzieży sprzętu komputerowego ze szkoły w Słębowie w powiecie żnińskim. Straty oszacowano na 6 tysięcy złotych. Na razie policji udało się ustalić, gdzie jest część skradzionego sprzętu. Do Komendy Powiatowej Policji w Żninie wpłynęło zgłoszenie o kradzieży z włamaniem do budynku szkoły podstawowej w Słębowie w gminie Żnin. Sprawca włamania poprzez wyłamanie drzwi piwnicznych przedostał się do pozostałej części budynku, gdzie dokonał kradzieży sprzętu komputerowego o łącznej wartości 6 tysięcy złotych. Na miejscu czynności wykonywała grupa dochodzeniowo-śledcza oraz technik kryminalistyki w celu zabezpieczenia wszelkich śladów przestępstwa, które posłużą do ustalenia sprawcy tego czynu. Na tą chwilę mienie w większości zostało odzyskane. Sprawa jest rozwojowa. Utrata sprzętu utrudni pracę szkoły, chociaż niekoniecznie w bardzo dużym stopniu, ponieważ większość sprzętu jednak została. Natomiast bardzo utrudni pracę sekretariatu. Tutaj niewątpliwie straciliśmy najwięcej. Po prawie 3 miesiącach żołnierze 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej wracają do szkoleń. Ponad 60 żołnierzy ochotników rozpoczęło dzisiaj szkolenie podstawowe, które zakończy się uroczystą przysięgą. Czekali na to wiele tygodni. To pierwsze takie szkolenie od momentu wybuchu epidemii. Żołnierze ochotnicy stawili się na szkoleniu podstawowym, by wstąpić w szeregi 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ponad 60 tych ochotników, którzy będą szkolić się tak naprawdę podczas tej specyficznej sytuacji, w której wszyscy się znaleźliśmy, będą szkolić się plutonami. Do każdego plutonu właśnie z tego powodu został przydzielony indywidualnie każdy instruktor. Zabezpieczam! Szkolenie potrwa 16 dni. Nowi żołnierze nauczą się w tym czasie posługiwać bronią. Poznają też zasady musztry i udzielania pierwszej pomocy. W trakcie całego cyklu obowiązywać będą zasady sanitarne. Ochotnicy, którzy dzisiaj wstępowali, byli od siebie oddzieleni bezpieczną odległością około 2 metrów. Wchodziło po 5 osób. Staraliśmy się, aby to było na tyle bezpieczne, iż przy każdym stoisku był element, gdzie mogli zdezynfekować dłonie. Dzień dobry. Dla żołnierzy WOT ostatnie tygodnie były ważnym sprawdzianem ze skuteczności w działaniach przeciwkryzysowych. Na terenie całego kraju wspierali oni służby i mieszkańców w walce z epidemią. Właśnie dzięki szkoleniu i dzięki zgrywaniu oddziałów mogliśmy bardzo szybko i w niezwykle skuteczny sposób pomóc lokalnej społeczności w eliminowaniu skutków epidemii. Chętni, którzy chcą wstąpić w szeregi WOT, powinni zgłaszać swoje kandydatury w najbliższej Wojskowej Komendzie Uzupełnień. Warunkiem wstąpienia do formacji jest m.in. ukończone 18 lat, obywatelstwo polskie, niekaralność oraz dobry stan zdrowia. Ostatnie! Toruń, Olga Taraszka. Studiował biologię molekularną na Nowojorskim Uniwersytecie. Swoją przyszłość wiąże z medycyną w Stanach Zjednoczonych. 22-letni bydgoszczanin badał dotąd m.in. procesy starzenia się organizmu. Pandemia zmieniła jego cele. Teraz Steve Libiś zaangażował się w pracę nad lekiem na koronawirusa. Jak da mu się szansę, może osiągnąć bardzo, bardzo dużo. Steve Libiś, młody naukowiec z Bydgoszczy, pracuje nad lekiem na koronawirusa. Pozycja tego leku, który ja stworzyłem, jest w zasadzie bardzo prosta. Stworzyć ten aptamer, który będzie się przyczepiał, zakotwiczał do tych wypustek wirusa, nie pozwalając mu tym samym wniknąć do naszych komórek. Bo ten wirus nie będzie się replikował, dopóki nie wejdzie do środka później zakażonych komórek.
Lek miałby i chronić, i leczyć. Prototypem Steve'a zainteresowali się nie tylko amerykańscy eksperci. Są też komentarze naszych lekarzy. Jeżeli chodzi o prototyp Steve'a, rzeczywiście założenia są bardzo dobre i bardzo, bardzo rokujące i trzeba je sprawdzić. Mianowicie założenia są nad wykorzystaniem aptamerów. Są to takie małe cząsteczki, a nie jak do tej pory próbowano wykorzystywać przeciwciała, które no, ciężej jest pozyskać, mają większą immunogenność. Bliscy chłopaka wierzą w powodzenie nowego odkrycia. Zainteresował się zawodem lekarza, będąc w szpitalu. Tak? Bardzo dużo miał operacji, często przebywał, to musiał różne rehabilitacje i zawsze chciał pomagać ludziom. On od początku był taki oddany innemu człowiekowi. Natalia Słomkowska, TVP 3 Bydgoszcz. Teraz u nas czas na informacje sportowe. Artur Onacki, dzień dobry. Dzień dobry, dobiega końca mecz piłkarskiej drugiej ligi. Elana Toruń prowadzi z Garbarnią Kraków 1-0. W serwisie sportowym dziś także koszykówka. Jednym z nowych zawodników Enea Story Bydgoszcz został Jakub Nizioł, który zdradzi, jakie ma cele na grę w nowym klubie. Indywidualnie na pewno chciałbym poprawić parę aspektów gry, przede wszystkim grę na piłce i obronę. A jeśli chodzi zespołowo, to na pewno awans do play-off byłby takim celem, który gdzieś tam sobie, myślę, założymy. Astoria grała naprawdę fajną koszykówkę w tamtym roku i chcielibyśmy do tego też na pewno wrócić. Składy drużyn koszykarskich z regionu cały czas są budowane. Nowy sezon rozpocznie się 27 sierpnia, a nasz serwis sportowy po wieczornym wydaniu zbliżeń zapraszam. Ulewa nad Bydgoszczą. Nad ranem w ciągu pół godziny spadło 20 litrów wody na metr kwadratowy. Zalane były drogi, parkingi czy podziemne garaże. Intensywne opady także w innych częściach regionu. W sumie strażacy musieli interweniować ponad 30 razy. Synoptycy ostrzegają, burze mogą się pojawić także wieczorem oraz w sobotę. Zaledwie kilkadziesiąt minut intensywnych opadów wystarczyło, by na ulicach Bydgoszczy stworzyły się ogromne kałuże. Zalane były drogi, parkingi, a także podziemne garaże. W ciągu pół godziny spadło blisko 20 litrów wody na metr kwadratowy. Intensywnie padało też w innych częściach regionu. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. 11 interwencji dotyczyło połamanych konarów drzew, 20 interwencji były to pompowania z zalanych piwnic, garażów oraz zalanych ulic. Przede wszystkim te zdarzenia miały miejsce w powiatach bydgoskim, świeckim i sępoleńskim. Po suchym kwietniu i niewiele bardziej deszczowym maju czerwiec przyniósł obfite opady. W niektórych miejscach regionu spadło już więcej wody niż średnio w czerwcu. Cały czas jeszcze nadrabiamy te straty opadowe właśnie z kwietnia, z maja, ale również z ostatnich dwóch lat, które były suche, także deszczu na pewno jeszcze nie jest za dużo, tym bardziej, że temperatura rośnie, robi się gorąco, parowanie się zwiększa i ten deszcz jest bardzo, bardzo nam potrzebny. Po burzy, zgodnie z powiedzeniem, wyszło słońce, a kałuże szybko znikły. W ciągu dnia temperatura w regionie osiągnęła nawet 28 stopni. Taka pogoda sprzyja powstawaniu burz. To, co nas czeka, to nie są burze związane z żadnym frontem atmosferycznym, tylko są to burze wewnątrznosowe, czyli właśnie związane z tym ciepłym i wilgotnym powietrzem zasobnym w wodę, które będzie napływało do nas. I tego typu burze mogą się tak naprawdę tworzyć w każdym miejscu, o każdej porze. W najbliższych godzinach burze mogą być gwałtowne. Synoptycy radzą, by jeśli to możliwe, nie wychodzić z domu. Błażej Karczmarczyk, TVP 3 Bydgoszcz. Sprawdźmy w takim razie, co w prognozie wyczytała dla Państwa Magda Żakowska. Witam serdecznie. Do kraju cały czas płynie bardzo wilgotne i zarazem bardzo ciepłe powietrze. Dziś o poranku w wielu miejscach utworzyły się mgły i silne zamglenia. I chociaż już w tej chwili pogoda zachęca nas tym wakacyjnym ciepłem do spacerów, mamy zresztą ostatnią chwilę, ostatnią szansę, by podziwiać wonne, kwitnące konwaliowe dywany albo podziwiać kwitnące makami pola i łąki. Ale uważajmy, planując dłuższe spacery czy wycieczki, bo pogoda w każdej chwili może nas niemile zaskoczyć zmianą. W tym wilgotnym, ciepłym, parnym powietrzu mogą rozwijać się nie tylko deszczowe, ale też burzowe obłoki. Taka zmienna pogoda utrzyma się późnym wieczorem i na początku nocy, w drugiej części nocy szansa na rozpogodzenia. Jutro znów ciepło. Od rana 16-17 stopni na termometrach, w ciągu dnia około 24-26. A szczegóły prognozy oczywiście już za chwilę. Zapraszam.
To była Magda Żakowska w głównym wydaniu Zbliżeni. To wszystko, nasz wieczorny serwis o godzinie 21.30. Dziękuję Państwu i zapraszam. Do zobaczenia.